W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam trochę samochodów wyścigowych i rajdowych z różnych epok. Pamiętacie Michała Kumiegę, u którego nagrywaliśmy jeden z odcinków In Moto Cinema Show? Wtedy nagraliśmy również materiał o tym, co dokładnie znajduje się w garażu Kumiega Racing. Nie ma co przedłużać. Jedziemy! Cześć. Jesteśmy w Kumiega Racing, w części z najnowszymi samochodami z wszystkich, które serwisujemy. Są to dwie Skody Fabie Rally 2 Evo. Pierwszy to egzemplarz Macieja Lubiaka, drugi egzemplarz APR-u, którym Łukasz Beśkiniewicz wywalczył tytuł wicemistrza Polski w tym roku. Samochody są w trakcie przygotowań do testów asfaltowych, tamten przygotowań, rozbiórki, remontów napędów, zawieszeń, odnowienia nadwozia przed sezonem 2024. W takiej skrzyni wysyłamy do Skoda Motorsport silniki ze Skoda Rally 2 Evo. To jest akurat skrzynia, w której przyjechał świeżo założony w samochodzie Macieja motor. Silnik założony do samochodu, dzisiaj odpalony, wszystko w porządku. Nie był na rewizji jako takiej resursowej Skoda Motorsport. Pojawił się po prostu wyciek, którego nie mogliśmy usunąć, dlatego że ta część, z której wyciekał olej, jest zaplombowana, tak jak wszystkie silniki takie sportowe przygotowane, czy w Skoda Motorsport, czy w Pipo Motors. Są plombowane i mają określony resurs, czyli to jakby życie między remontami. No, ten jeszcze żył, bo był w połowie resursu, natomiast no, przez ten wyciek i przez to, że nie mogliśmy tej plomby zdjąć, bo wtedy tracimy gwarancję, musiał trafić do Skody. Obsługa takiego silnika dopuszcza wymianę takich elementów jak świece, jak osprzęt, alternator, rozrusznik, oczywiście turbo. Cewki zapłonowe, natomiast no, są pewne zakresy prac, które są obostrzone ze względu na resurs, na tą gwarancję. No i one są zaplombowane, nie możemy ściągnąć głowicy bez złamania plomby. To jest naklejka z Fiata 126 Andrzeja Lubiaka, który pierwszy raz startował w Monte Carlo Historic właśnie w 2008 roku, samochodem przez nas zbudowanym, przygotowanym. Ciekawostka związana jest z numerem startowym. Udało się załatwić u organizatora właśnie numer taki, jakim jest nazwany model Fiata, ulubionego samochodu Andrzeja. Ja tylko na chwilę przerwę, powiedzieć Wam, że partnerem naszego odcinka jest Miller's Oil. Jesteśmy w części warsztatu z samochodami wyścigowymi. To właściwie jest samochody wyścigowe, czy generalnie wyścigi, to jest to miejsce, z którego się wywodzimy. Było więcej w historii, mieliśmy i wyjazdów, i też więcej samochodów wyścigowych serwisowaliśmy, jeśli chodzi o różne egzemplarze, różne klasy. Jest to taka duża w sumie grupa tych bardzo różnych, dziwnych samochodów, jakichś prototypów, klasy CM, tak jak ten, na przykład klasa LMP4, to jest Ligier JSP4, czyli takie, można powiedzieć, przedszkole Le Mans. Z punktu widzenia serwisu, logistyki, obsługi samochodów, porównując samochody rajdowe i wyścigowe, no to jest wiele rzeczy bardzo wspólnych, w wielu wypadkach identycznych, ale też są pewne różnice. No, samochody są wbrew pozorom bardzo zbliżone do siebie, bo też mają po cztery koła na ogół, mają podobnie często skonstruowane amortyzatory wewnątrz, natomiast no, różnią się skokami tych amortyzatorów. W samochodach wyścigowych te finalne ustawienia wpływają, są dużo mniejsze, dużo drobniejsze, natomiast też bardziej wpływają jednak na osiągi tych samochodów, ponieważ ta powtarzalność jazdy na torze w tych samych, czy tam bardzo zbliżonych warunkach jest zupełnie inna niż w rajdach, gdzie jest zapoznanie, dwa przejazdy,
No i później już tak naprawdę żywioł, nie wiadomo, co się wydarzyło wcześniej, co kierowca, który jechał przed tobą, nie wiem, wyciągnął na jakimś cięciu, jakieś błoto, różne historie. Pozycja kierowcy po prawej stronie, mimo że jest to samochód jak najbardziej europejski, kontynentalny, a to dlatego, że większość torów jest prawoskrętnych, jeśli chodzi o balans całego samochodu, wagi i tak dalej, lepiej jak kierowca siedzi po prawej stronie oczywiście, natomiast nie ma to większego wpływu na obsługę tego samochodu, ponieważ no, biegi są zmieniane łopatkami, no, pedały są w tym miejscu, gdzie w samochodzie z kierownicą po lewej stronie. No, trzeba się troszkę przyzwyczaić do tego, do tej części auta, która jest po twojej lewej stronie, natomiast jest to popularnie przyjęte, że właśnie tak się konstruuje takie samochody. To jest silnik do Fiata 126 grupy drugiej Andrzeja Lubiaka. Jest właśnie przygotowany, dzisiaj skończony do tego, żeby go jutro założyć, samochód poskładać i przygotować na wyścig lodowy 6-godzinny w austriackim Altenmarkt. Dół silnika jest oparty na komponentach firmy De Angelo. Jak widzimy, miska olejowa, układ wydechowy, tłoki i korbowody są kute, także bardzo profesjonalne, delikatnie zwiększona pojemność w stosunku do oryginalnej. Natomiast głowica jest grupy drugiej na dużych zaworach i zainstalowanym gaźnikiem, no tu gaźnika teraz nie ma, ale jest kolektor dolotowy z gaźnikiem motocyklowym Bing. To jest Ginetta, klasyka gatunku, brytyjski sportowy samochód. Zresztą to nadwozie, kształt nadwozia jest no, nie do pomylenia z niczym innym. Nikt nie projektuje tak pięknych wyścigowych samochodów jak Brytyjczycy. To trochę starszy model, G50, GT4. Jeździ w długodystansowych wyścigach, no takich 6-8, w przyszłym roku tam jeden jest 9-godzinny. Silnik Forda, klasyczny napęd na tył, sekwencyjna skrzynia biegów. I tu w porównaniu z Ligierem spora ciekawostka, bo ten egzemplarz ma kierownicę po lewej stronie. Więc tak jak i Francuzi, tak i Brytyjczycy, wydaje się, że konkurują jakby między sobą w pewnych aspektach, a na pewno w takich rzeczach i rozwiązaniach niespodziewanych. Czyli francuski samochód z kierownicą po prawej stronie, brytyjski z kierownicą po lewej stronie. Niby absurd, natomiast tutaj faktycznie było tak, że ten samochód został przerobiony po prostu z wersji prawostronnej na lewostronną przez poprzedniego właściciela, ponieważ nie potrafił się przyzwyczaić do tych gabarytów odwrotnych do naszego kontynentalnego ruchu. Teraz jesteśmy w części z samochodami historycznymi. Serwisujemy dwa Porsche 911 w HRSMP Piotra Zaleskiego i Krzysztofa Migulskiego. To jest akurat egzemplarz, ten na górze Krzysztofa, który przechodzi zimowe upgrade'y i dostosowanie do wymogów, żeby uzyskać paszport historyczny. Pod Porsche stoi bardzo ciekawy pojazd, a mianowicie Clio V6 Trophy. Co ciekawe, no, jak sama nazwa mówi, jest to samochód, który był zbudowany do pucharu Clio V6. Natomiast właśnie ciekawe jest to, że większość pucharów, które są organizowane przez producentów samochodów, przez różne firmy w celach promocyjnych, promocji modelu, marki i tak dalej, na ogół odbywa się to w ten sposób, że najpierw powstają samochody seryjne, drogowe, w jakiejś wersji sportowej, która jest w pewnym stopniu przerabiana do pucharu, no bo wiadomo, że te przeróbki są, no nie są takie maksymalne, jak by można było zrobić, ze względu na to, żeby i awaryjność była mniejsza i też koszty mniejsze, a z drugiej strony w pucharze wszystkie samochody są identyczne, więc porównywalne jest bez znaczenia dla kierowców osiągi. Natomiast w wypadku Renault, jak to często bywa z markami francuskimi, jest trochę inaczej, a mianowicie najpierw powstała wersja V6, czyli z silnikiem umieszczonym centralnie,
z napędem na tylną oś, w poszerzonym nadwoziu. Natomiast później siłą rozpędu, ze względu na to, że tak mi się spodobała ta koncepcja wyścigowa i pewnie były jakieś naciski może opinii publicznej, jakichś kierowców, którzy chcieli takim autem pojeździć też po drogach publicznych, powstała wersja już dopuszczana do ruchu, normalnie drogowa. To jest Talbot Sunbeam 1.6 Ti Piotra Zaleskiego. Bardzo ciekawy samochód rajdowy. Z mistrzostw świata, no z tych topowych wyników pamiętamy Lotusa Sunbeama, czyli dokładnie tak wyglądający samochód, ale z silnikiem rozgrywanym przez Lotusa 2,2 litra, o mocy dobrze ponad 200 koni. Natomiast to jest wersja taka, powiedzmy, junior, czyli z tym silnikiem 1.6, też jeszcze pod marką Talbot, także Chrysler, także Simca, ponieważ to była kooperacja kilku firm, no, bardzo ciekawa historia marki czy modelu właściwie. Genialne gabaryty, bo to auto nie jest ani za duże, ani za małe. Ma napęd na tył, silnik wzdłużnie, zresztą silnik Hillmana, wzdłużnie z przodu oczywiście. Wielu tuzów sztuki rajdowej zaczynało takim samochodem. Między innymi no, praktycznie identycznym egzemplarzem zaczynał Colin McRae, co też jest uwiecznione tutaj na błotniku. Egzemplarz Piotra przyjechał z Finlandii, startował tam w rajdowych mistrzostwach Finlandii szutrowych, więc na pewno miał ciężkie życie. My go przygotowywaliśmy na tegoroczną Walburkę Warszawską. No, wymagał jakichś tam kilku drobnych prac, no i kilku grubszych prac, po wymiana gaźników. Tutaj są dwa dwugardzielowe gaźniki Webera. Tak to wygląda pod maską, także jest tutaj odpowiednia patyna, oprócz gaźników, które są nowe. No i z takich ciekawostek, jeśli chodzi o elementy samochodu, które zostały jeszcze po mistrzostwach Finlandii, no to tutaj ciekawa rzecz, wycieraczka do butów po prostu. No w momencie, jak wsiadasz sobie, masz buty od śniegu albo od błota, no to możesz sobie je po prostu wytrzeć i nie wnosić tego bałaganu do środka, do auta. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, wyślijcie link do tego filmu swoim znajomym i koniecznie napiszcie, czy taka forma filmu Wam się podoba. A, i najważniejsze, więcej naszych filmów zobaczycie na naszej stronie InMoto Cinema TV. Możecie je oglądać za darmo, a także zobaczyć te filmy w wersjach premium. Ten na przykład materiał znajdziecie tam w rozszerzonej, dwa razy dłuższej, 26-minutowej wersji. A więc miłego oglądania i do zobaczenia!